Cześć, witajcie. Tym razem chciałbym na moim kanale przedstawić Far Cry'a trójkę. Grę, od której zaczęła się moja przygoda praktycznie z innymi grami Ubisoftu. Zobaczymy, jak się zmieniła ta gra, bo ma już ponad 10 lat, także lecimy z całą serią. Bierzemy tropiciela. To jest 4K, dlatego no, ta grafika to widać jaka jest, ona jest rozciągnięta, bo wcześniej to no 10 lat temu ponad to niestety no raczej nikt jeszcze nie myślał o nagrywaniu w 4K, dlatego taki klatkarz widać tutaj, takie kosteczki w grafice. Co prawda później będzie lepiej, bo to wiadomo, to jest nagranie, nie? Ktoś, kto już grał w Far Cry, to wie, jak to się zaczyna. No, i teraz jest o wiele lepiej. Cześć was, tęskniłeś? No, będę rozwalał całą twoją drużynę. I like this form. This is a nice fucking form. So, what do we have here? Grant. And Jason. From California, huh? Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Do you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in your fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up or you die. No, you shut the fuck up. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is... O, pierwszy się będę cieszył, zobaczysz. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. Down here. Trochę twojego kolegi? It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax, because you, Juan, and your tough guy brother, we're gonna have a lot of fun together Boss, while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of fox are going to kill me. Straszy, on mnie nakręca. Bye bye. I'll get you every fucking time, man. No, działaj, chłopie. Czas mi się dłuży. No szybciej kręć to. Shut the fuck up. Się uciszył. Fuck is dead. That is what they teach you in the army. Ten już ma tatuaże. Już kogoś załatwił. Mają Krekin czy coś tam czapla, tak? Będziemy się tatuować. Dobra. No teraz to
cicho i bez żadnej skuchy. Trochę pograłem to 3 razy i zginąłem w tym prologu. Dobra, no kurna, shift, biegiem. Czemu nie? Przecież idę na kuckę, chcę biegać. Dobra, lecimy. Trochę czułość myszki zmieniłem. Ale powiem szczerze, że grafika jak na 10 lat to jest całkiem. Ta gra już wcześniej nieźle wyglądała, a dalej nie wygląda tragicznie. No i to się chwali. Na razie. Miło. Dobra, chłopie. Niedługo będziesz maszynę do zabijania, ty tutaj. Grab our stuff and the map. Pick up that phone too. Reporting in. Hey, who's on? Keep moving. Kurna, szkoda, że się nie da biegać na kucakach. Na kogo się gapi? Damn. Ja tu jestem. Throw a rock over there. Okay. Hi. What the? What the fuck? Let's move. Okay. Okay. Szybciej. Czymkolwiek jesteś. Who's that? No, chcę tu umiejętność. Pamiętam, robiła robotę. Oh God, I can't do this, Grant. Jay, look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Okay, I'm sorry. Okay, chłopie, będziesz niedługo maszyną do zabijania. So many of them, man. It's that psycho. She gets old very fast. Jaki z niego ciapciak. Już sterujemy takim ciapciakiem. O, Maryśka. Paliło się takie różne poletka w tym GTA, pamiętam. Kamieniem. Ciach. Bach. Dobra. Żegnaj poletko Maryśki. Było miło. Ja to bym normalnie poletko zapalił, żeby ich tu ściągnąć do gaszenia. Poleciał do przodu. Chłopie, wiesz, tu może być fantów różnych ciekawych? No. Ja, tylko ty mi się tutaj nie wyszczyj, co? A tylko mi spróbuj. Na szczęście z góry. Dobra, punkt kontrolny. Już tutaj raz zginąłem do tej pory w tym prologu. Znaczy nie jest źle. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. Oops. Trzymam. Dobra, nie chcę mi się tak umrzeć. Dobra, trzymam.
A wiesz co, to jest rana śmiertelna. Nie, jednak. Dobra. To... Nie ma sensu, trzeba uciekać. Run, Forrest, dobra, gonię. Patrz, jak gonię. I unikam strzałów. Widzisz, jak unikam strzałów? Ja ci kurna strzelę, ja ci gnoju strzelę. Poczekaj. Jason, Brody? Run, Forrest, run! I gotta get out of here. Jump! Wow. Ty, zaraz zginiesz mi tutaj, głupio. Zaraz, kurwa, mi tu głupio zginiesz. Tu mi nie zgin, głupio. Run. Mówię, run to run. Dobra. Się, climbuj szybciej na górę. Dobra, a teraz run. No, koziołek. Ciekawe ze skóry tego, co można zrobić. Chyba portfel. Dobra, teraz nie myślę o zasobach, tylko run. No, come on! Długo jeszcze? Łopie. Długoś mordował tak, że będzie... Będą całe zastępy padały jak muchy. A ty się jednym przejmujesz? Mamy, co powiem, marne szanse, wiesz? No, skok! No i do pachy po skoku. No i to byłby koniec gry. Dziękuję. Miło było. Oho, ładne tatuaże. Wiesz co takie? Far Cry 3. Daleki krzyk. Speaks to the warrior. The path leads to the heart of the jungle. Follow the path, and you will find the answer. Where am I? What the hell? You are awake. Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for the tatau. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. I am Dennis. Jason. Mangao. Lava Lava. The head and the shark and the spider. I know who you are, Jason. You are a warrior. And the tatau will allow for you to reveal your true self.
Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. I'm going to free you. How did I get here? I found you on the beach. Welcome to Omanaki Village. It is something, isn't it, huh? Yo, guys. I have Jason Brody with me, the man who escaped Vast Camp alive. Hey, woohoo! It's a sign that the battle has turned. Yes, miło was poznać. So, these are your people? The island calls to the strongest. They called to me. The island dwellers, the Rakyat, take a close to. Accepted, and I became a member of their tribe. Ja jeszcze wyspę przyciągnęła. I to dla niej się dobrze nie skończyło. Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose. But my will is set on one woman. Yeah. Cash for weapons. Oh. Nie, ty, daj mi więcej. Co za to mam sobie kupić? Proce na kamienie? What do they say in America? There's a first time for everything. Kurde, dał mi parę drobniaków. No, 60 dolców. No, już to starego złomreksa mam sobie kupić? No dobra, no niech będzie. Radio towers online. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust follow me, my friend. They got some talking here you're gonna want. Here, power comes from the jungle, from the island. Jungle? You must learn the terrain. Know where to stand at all times. Vas uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Kurna, jak ja nie lubię włazić na tej wieży. But you. W czwórce to przynajmniej tam tym pierdokopterem się dało wlecieć. The scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. Czy mamy drugą boj? Z limitu? Jednak mamy naboje. Dobra. Tutaj. To co, idziemy odblokowywać wieżę pierwszą. Tak jak mówię. Nie lubiłem odblokowywać tych wież. Jeszcze w czwórce z tym pierdokopterem się dało tam wlatywać jakoś. Ale tutaj to jest przerąbane to. Ja się nie dam zaskoczyć. Taki wąż. Myślę, że mnie tym razem zaskoczy. I ze mną te kurna numery. Bo ja pierdzielę, czy się zwinduje jak zwykle. Ile razy z tego dziadostwa spadłem, to nawet nie chcę. Nie chcę mi się przypominać. Jeszcze te skakanie po tych dziadowskich wieżach. Pamiętam, że tutaj w czwórce to tylko chyba jednej nie udało mi się odblokować, tej ostatniej, a wszystkie inne odblokowałem. Tam to już naprawdę było przerąbane, żeby na nią wejść. A próbowałem wiele razy. Najgorsze to jest, że mapę to właśnie
odblokowuje i dzięki temu można widzieć, gdzie co jest. No tak to pewnie bym nawet i tego nie robił. No ale... kurna, w masie gier, zwłaszcza od Ubisoft, są te pierdzielone wieże. Dosłownie chyba w szóstce tylko... Czy może i we wcześniejszej wersji którejś zlikwidowali to, bo tak jak oni to zazwyczaj potrafią robić, to jedna wielka masówka i te gry wychodziły co roku, a zwłaszcza Far Cry i Assassiny i były w nich i były właśnie w tych wszystkich grach wieże. No trochę wkurzające jest. Nawet w tych Watch Dogsach. Nice ride, huh? It's done. Good. Show me a map. You see, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures, the island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail, not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses, and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. No, słuchać instynktu, tak? Mój instynkt mówi mi spieprzać z tej wyspy. I to jak najszybciej. A tak w ogóle ciekawe. Wiem, że w parunastu Far Cryach, na przykład w czwórce, w Montanie, to chyba piątka. A w szóstce też było. Że się dało po prostu na samym początku gry nic nie robić. W szóstce uciec z wyspy, popłynąć jak najdalej i można było od razu grę zakończyć. Ciekawe, czy w trójce też była taka opcja? Nie wiem. No, ale ciekawe. Ciekawi mnie to. Może dopiero w tamtych, w kolejnych wersjach to wprowadzili. Wiem, że tutaj jest tego śmiecia nawalone, napierdzielone. Ja to tylko praktycznie bym chciał zdobywać amunicję i ten, i no jakieś pieniądze na lepsze uzbrojenie i to wszystko, ale na pewno nie mam zamiaru chodzić i wszystkiego szukać i wszystko zbierać. Tutaj pewnie coś pod ziemią jest. Tak to właśnie jest w tych Far Cryach, że napiżdżo tego dziadostwa na całej wyspie. Kurna, chodzisz i zbierasz to wszystko. Tutaj są obozy. Perunek, Amanaki. Pomocy drogowej. Plants i animals, tak? No i... no typowo, kurna, typowo. W grach Ubisoftu zbieractwo, kurna, na pierwszym miejscu. Plęcy, kurna, roślinki, znaczy plęcy, no roślinki, plęcy. I ten, i jakieś zwierzęta na stworzenie tych jakichś większych portfeli, kołczanów, kabur na broń. No to jest kurna typowa gra Ubisoftu. Niebieskie to w wodzie, skóry. Mamy te takie set? No, mamy. Czekaj, jakiś...
jest ten nornik. Kurna, co to jest dzik? Jest tu jeszcze jakiś? Dzik. O, drugi jest, dobra. Dwa dziki. Da się na to kurna wejść? Aha, tak, da się, dupa się da. Lepiej tu by było wziąć samochód i ich kurna rozjechać. Dobra. A, kurna. Pierdzielony dzik. Spierdziel mi. No kurna, pierdzielony dzik. Już mało mam amunicji. Przecież. Jak to tak? Dobra, ty, dziku. Dobra, jeden ubity. Skórowanko. Skórowanko, mówię. Dobra, skóry, jeszcze jeden niebieski będzie. Niebieski jest w wodzie liść. Kurna, skończyło mi się. No boje mi się skończyły. Jak ja mam gnoja załatwić? No skończyło mi się, no. Ty. Dobre, no. Udało mi się dobić dziada. Skończyła mi się amunicja. Teraz piractwo, oczywiście liście. Mamy wszystko. Mamy supplies'y. Możemy iść craftić. Ja bym tu chciał jakieś supplies'y dostać, bo amunicjona to mam tyle co nic. No pod ziemią? Dobra, ja przyjdę. Niestety, no ale trzeba trochę podzbierać, żeby mieć jakiś tam zapas. Ja tu też wiadomo, no nie mam zamiaru jakoś tam strasznie. No nie mogę się przynosić, ale nie, mogę, dobra. Też nie mam zamiaru jakoś specjalnie, no nie wiem, no zwiedzać, chodzić, szukać i tu jakoś tam mapy odwiedzać. Ammunition mi się przydał. Pełni zapasy. Naboje, granaty. Okej. Okay. 20. Dobra, ale co? No to tutaj jeszcze jeden. I co teraz? To. Tym mogę sobie rzucać. Mogę tym rzucać? No, w wiosce nie bardzo. Dobra, mniejsza z tym. Granaty mam, to mam. Sail. Czy ja coś mam na sail? Sorry. Jakieś podziewia. Liście mogą się przydać. Dobra. Teraz idziemy do Denis. Denis, jestem. Good. Then bend nature to your will. I will teach you.
No właśnie. Ubisoft wyłączył różne sieciowe dodatki. No tam, nie wiem, czy tu w sumie był multiplayer, czy nie, ale... Ale powiedzieli, że mają zamiar to wyłączyć. Widać, się już stało. Dobra, wybieramy. Wykonaj. Now, use the skins of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Yes. One last thing. The tattoo on your arm. It is a sign that you are special. That you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each tattoo, a skill is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Now, I will teach you the takedown. No, eliminacja, jak najbardziej. No. To jak najbardziej. Idziemy w tą oczywiście. A tutaj pływanie. Ślizg, no co? To jest tak mało potrzebne. Już to bardziej. Misje oczywiście trzeba odblokowywać, żeby odblokować te inne. Ale to jak najbardziej się przydało. Dobra, dawaj mi nowe dziary. Hey, Felipe! We are driving to the outpost near Amanati. We have one of the Americans. Come, have some fun! What the hell? Lisa! Oh shit! Mona, Lisa! Come, follow. No. Gdzie? Czyli ty za kółko, tak? Dobra. Ja sobie postrzelam. What's this outpost they've taken Lisa to? The outposts are strongholds found throughout Rook Island. Basis pirates hold them to control the surrounding area. So we're heading into a fight. Jaka pozycja za kierownicą. Gdyby tu była szyba, on by nos wsadził w tę szybę. We are at war with Vas. Taking outposts from the pirates is key to reclaiming the island. We conquer one for Irakia, the area becomes safer. This means faster travel for everyone. And new opportunities to develop your skills as a warrior. Who's in the truck? Rakiat warriors. The true Rakiat. Rakiat. Rakiat warriors. The Tatau will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. My brother. This is the only way to get them back alive. You escaped the slave camp. You survived. It is time to fight. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not act. That is the difference. All right, let's do this. Like you, I was once a stranger here. You are not alone, my friend. We will wait for you to begin the attack. Jason, Dennis has given you the tattoo. Now you must fight. You can attack them quickly. Oops. Niechcący. Dobra, chłopaki, chodźcie. Lisa. I'm coming. Wow. Już od razu? Nie wstrzymajcie alarmu. Ty, po cholerę to wyciągnąłeś, co? No, już lepiej. No i dupa. No i to by było na tyle. Gdzie on jest?
Wow. No, jeszcze cisko! Wow, kurna. Jeszcze pies. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Dobra, rzucamy koktajlami. No chodź, no chodź. Dobra, no. To nie było zbyt ciche podejście. Mają kurna psa gnojki. Dobra, ale tutaj widziałem, że było inne wejście. To było wejście na Rambo. Teraz robimy o wiele cichsze wejście. Cholerne psy tutaj są. Dobra, i to by było na tyle. O, świnia, o, pies! Nie, mogę go oskurować? Liza, I'm here! Ale mam skrypsa. To tam się kuźwa dzieje. Kurna. Dobrze tu nie dzieje. Tego co widzę. No, się podpaliłem! Gaś to, kurna, gaś! Ja pierdzielę, już takie jajca na samym początku? Ci dam your bitch. Kurna, gdzie on się no i schował? Gdzieś tu kurna w las. Jak go tu znaleźć? No, gościu, tylko mi tutaj nie daj dupy i nie polegnij. Debilnie. No, co za knojek, no? No nareszcie, ile to można, kurna. Jak jakieś pierdzielone oblężenie. Dobra. Teraz przeszukujemy. Kilku granatami załatwiłem. A czemu by nie? Pewnie, że tak. Mam nadzieję tylko, że dużo amunicji do tego jest. Ja kurna z nędznym pistolecikiem, a oni mi tutaj kurna z takimi rzeczami. Mhm. Doping. No
tutaj są. To jak najbardziej. Teraz idziemy w zdrowie, bo tu jest kurna cienizna z tym. No właśnie, no. Sługi sieciowy zostały poblokowane i teraz mi się cały czas to będzie wyświetlało. Wykonywanie przedmiotów. Wykonaj. Też nie za bardzo mamy co. Portfel. Jakaś świnia zapierdzielała. Kozioł. Tak na łupy. Tapir. No trochę trzeba będzie tego poznajdywać. Świnie. Kurde, no dużo, strasznie dużo tego. Ale trzeba będzie pozbierać, no. Jakby nie patrzeć. Jakoś tam instynktu łowcy nigdy nie używałem. Ognia trwałości też nie bardzo. Dobra, nowa dziara? To fajnie. Dobra. No, chłopaki już tutaj się rządzą, widzę. Dobrze. Skóra świni. Można skurować? Tutaj, gdzie moja siedziba, hacienda. No to co, to jakiś brodacz stary. Nie ma Monalizy. American prisoner is here. She escaped. Jason, you are worthy of the Tato. Worthy to walk the path of the warrior. No, wy też macie dużo tatał. We found one of your friends at the colonist's house. Dr. Earnhardt to the west. But do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. Nie, no kurna. Z doktorkiem mam się spotkać. To tym od kurna dekoktów. Mam się przejść? O, świnia. No, wiesz, kuruj świnie. Jeszcze gdzieś jakaś? To jest. To była twoja świnia? No to teraz już jest moja. No coś tam można było ulepszyć. Jak to tutaj się wchodzi do tego? No nie, tak. Okej, dobra. No ale ja bym chciał coś innego. No właśnie to. To nie. Kurna, gdzie są te przedmioty? No właśnie tutaj. Kabury? Który bardziej potrzebne. Skóra psa. Już jedną mam. Dobra, muszę zielonych ziółek nazbierać. Bo mam tylko jedną miksturkę. No, mi się nawet nie chce tego robić. To jest polowanie na dzikie zwierzęta albo na nagrody, albo na jakiś tam ghost, ale to takie, wiadomo, bezideowe, bez żadnej fabuły.
No gdzie jest zadania? Tutaj jest, dobra. Przynosimy do Amanaki. Uzupełniamy sprzęt i idziemy na Zwoli. Amunicja, ammunition, kurna. Po co tak sobie naboje? Czekaj, ile mi trzeba. Naboi do tego automatu. Dobra, to też uzupełnimy. No, i idziemy na Zwoli. Babka ma coś w sklepie. Nic. Szybka sprzedaż. Zresztą to można było i tam w skrzynce robić chyba. Szybką sprzedaż. Gdyby byłem porozmawiał z doktorem, kurna, Frankensteinem, ja pierdzielę. Doktorek to naprawdę... Ty, wyjmuj to giwerę. Czemu ty nie wyjmujesz? No, dziękuję. W razie czego, ty nawet nie wiesz, ile tu kuźwa jest zwierząt w pobliżu. Dzikich. I też skóry trzeba zbierać. Gra, jakby nie patrzeć, graficznie nie wygląda tragicznie, no. Z niczego sobie. Tu gdzieś jest... Tam na wprost jest ta radiowa wieża. Nie wiem, no w sumie... Powiem tak, nie chcę się ich jakoś specjalnie odwiedzać. Przy każdej to się mniej lub bardziej namęczyć trzeba. Ale ogólnie... Wow, z jakim wyskokiem. No... Ale ogólnie o to chodzi, że po odblokowaniu wieży są lepsze giwery do kupienia. Kuźwa, nie to chciałem, chłopie, chciałem jego. To właśnie. Także no w miarę możliwości, ja myślę, no trzeba... Kuźwa, no nie wierzę. Kolejni? Tak, już takie groźby słyszałem nieraz. Nie, ja skończę i takie tam różne. Nie da się tego z wyskoku? Znaczy, z wyskoku teraz to ja wiem, że się nie da, ale chciałem go podejść od tyłu, nie wiem, na F. No chyba na F trzeba nacisnąć. No jeszcze się trochę gubię, trzeba pograć w to. Jakby nie patrzeć, ponad 10 lat temu w to grałem, ta gra ma już chyba coś koło 11 lat. Dobra, wieża. No jak tu kurna na wieżę wejść? A nie tędy? Chyba tędy. Kurna, no nie. Jak na tu wieżę się wchodzi? A tutaj, dobra, widzę. No i oczywiście te pnącza charakterystyczne. Najgorzej to jest wkurzające w tych wieżach, że nie, że tu nie ma normalnego podejścia. Tu trzeba przeskoczyć, tam wejść, tu tamto, kurna. A najgorzej właśnie miałem najgorsze problemy z ostatnią, bo tamto się normalnie spierdzielałem tyle razy, że sobie ją odpuściłem.
A chociażby też za wieżę wiem, że są można tam jakieś tatuaże te można odblokować sobie za ciche załatwienie kryjówki też wiem, że jakiś tatuaż taki fajny się odblokowywało. Nie wiem, czy nie zrzucanie, no, zrzucania nożem, czy coś. Wiem, że tutaj jest sporo takich rzeczy. Nie, że tylko za główne misje można odblokowywać tatuaże i je robić, tylko że no, za takie nawet pierdolety jak to. Dobra, to te skrzynki jakby nie patrzy, no trzeba to zbierać, żeby tych supplies'ów trochę było. No, mamy kolejną głupią wieżę. Ile ich kuźwa jest tu? Z 40? Nie wiem, nie pamiętam, ale wiem, że naprawdę dużo. No i tutaj są takie różne charakterystyczne, ciekawe obiekty. Gdzie można z linki ześlizgnąć się. No, ja bym chciał bliżej doktorkę teraz podejść, bo tak no... Staram się robić co tylko mogę, ale ogólnie to ja bym chciał bardziej pójść w fabułę w tej grze i po prostu się nie rozwlekać jakoś. Tam jest doktorek i będzie chyba najbliżej. Dobra, no zobaczmy co tutaj jest. Bo się kuźwa nie spierdziel, bo ja się wkurzę. To jest chyba ten bunkier, czy coś. El bunkero. No, tu jakieś głupie karty. Tu karty. Kiedyś tu były gry. Mało ich było i się dosłownie szperało. Wszędzie wszystkie zadania się robiło, wszystkie zakamarki się odwiedzało, no i to były gry, kurna, jak Baldur czy tam Diablo. A teraz to robię takie kuźwa masówki, zwłaszcza Ubisoft, z pierdylionym znaczników, że człowiek mógłby w to grać i pół roku w tą jedną grę. Gdyby no na przykład chciał pozbierać to wszystko czy coś. Aha. Ty, załatw sobie to, a ja załatwię ciebie. Kuźwa, jak to... Nie, no ja się już tutaj nie będę mieszał. Mi się zapowiada niezła jatka ostra. Ty. Dobra, już we mnie napierdzielają gnojki. Muszę sobie jakiś tam tych podzbierać rzeczy. Do amunicji, bo mam naprawdę mało. Ja jeszcze sobie przeładowałem na mniejszy magazyn. Dobra, pierdzielę. Ja bym przede wszystkim tu... chciał kilka zielonych kwiatków uzbierać. Na dekopty. No i tych skór takich, żeby wiadomo, tam jakieś portfel, amunicję, mieć więcej tego. Co to kurde jest? Gdzie ja to kurde trafiłem? Dobra, do doktorka teraz. Prosto przed siebie. I czekaj, inventory. No, nie da się, naprawdę. Na escape'a. Umiejętności, plecak na łupę. O, mikstury. Kurna, tylko jedną. A nie, dwie mogę. Dobra, już mam trzy. Jeszcze dwa. Dwa zioła i będzie dobrze. Będziemy w domu.